różne środowiska przez wiele lat dążą do kryminalizacji różnych innych środowisk. Czy to użytkowników narkotyków, czy to w latach 30. ludzi innego wyznania, czy innego koloru skóry, czy innych poglądów politycznych. Służy to tylko chyba i wyłącznie wzmacnianiu systemu. Samo słowo niepodległość to jest właśnie niebycie podległym, niebycie poddanym, niebycie ograniczanym, niebycie tłamszonym w jakikolwiek sposób. A to nie jest wyrywanie drzew, to nie jest opluwanie kogoś ze względu na jego orientację seksualną, polityczną, czy kolor skóry, czy wyznanie. To jest właśnie to, żeby afirmować ludzką niezależność, ludzkie tendencje do tego, żeby być w jakiś sposób innym, różnym, a przez to lepszym, to różnice w doborze, to różnica genetyczna doprowadziła do ewolucji, czyli jakby stając przeciwko rozwojowi, przeciwko niezależności, staje się przeciwko ewolucji, staje się przeciwko rozwojowi społeczeństw, staje się przeciwko Polsce nawet. Odczytuję sobie różny hating na Facebooku, niektóre są zajebiste, na przykład ostatnio dostałem ty kale narodowy, bardzo mi się podobało, kale narodowy, narodowy kał, bo wiesz, że kurczę, ty kale narodowy, śmiertelny chuj ci w serce. Śmiertelny chuj, o kurde. I to śmiertelny chuj w serce, wiesz, kurde, czytałem to ze 4 razy, nie? Się tam tarłem tym mailem. Tak. Nie?